Także co jeden tutaj to wariat. Już część poszła. Także u tego grubego wariata co jeden to wariat, bo to przecież Praga, nie? Tam niektórzy to czekają na dostawę. O, ten Marcin gruby to ten wariat. Państwo zobaczą. Ten gruby Marcin co wchodzi teraz. Także proszę Państwa. Czy ten stary gruby, czy ten malutki gruby, to wszystko po 40 lat ma. Także ja ostrzegam tych ludzi, co tu przychodzą, żeby uważali, bo to przecież tak, agresywni i mogą zeżreć poza tym. Także Państwo zobaczą, lubelska, żebyście Państwo wiedzieli, że to jest prawdziwe. Tutaj art, tutaj też są galerie sztuki, także proszę Państwa, tu tacy oryginalni przychodzą, a tam jak Państwo widzą, o, gruby Marcin się schował, lubelska 30-32, żebyście Państwo wiedzieli, gdzie to jest na Pradze, tu w Warszawie. I tutaj jest wschodni, nie? Z domni na trawie. Także proszę Państwa, co jeden to wariat, co jedna to wariatka. Ja wiem, że jej ciężko się potrząsa, się porzuca i podrzuca. Państwo zobaczą koleje mazowieckie. Koleje mazowieckie. I tutaj jest właśnie mniejsza ta pętla, proszę Państwa, za wschodnim. To jest ta mniejsza część w ogóle wschodniego, ale zaraz pośród tych grubasów zobaczycie Państwo takiego głównego wariata Pruszków, Komorów i Tworki, Ryszardę Czubak. Także proszę Państwa, gdy ich ten świecki, katolicki, bo tu w Polsce jesteśmy, to więc Europa, wyruszał na podwój świata. Także jak wyjeżdżał, proszę Państwa, na podwój świata, no to już to podwórko tych świętych uznawało tego Franciszka, co z ptaszkami chyba, nie za wariata. Także każdy ich ten święty katolicki, pośród tych katolickich kaszlących, był uznawany już na podwórku za wariata. A co dopiero tam dalej? Także dzisiaj z tą dziadóweczką wywiad przeprowadziłam, proszę Państwa. I ona mówi, jak to okradauli na tych wigiliach ze stołu, uciekauli drugimi drzwiami. No a tutaj na Lubelskiej przez okno wyskakują. Państwo zobaczcie, jak ten wariat zamyka na te klamki, na klucze. Przecież to jest stołówka. Co to robić idiotów z siebie, skoro sam się jest wariatem? Grubasy są zwykle wariatami. To więc ten gruby Marcin, gruby i wielki, no bo ten Mareczek to jeszcze jest malutki, a to gruby i wielki wariat. Klamki, na klamki zamyka, na klucze zamyka i ludzie przez okna dzisiaj wyskakiwały z Lubelskiej, co nasza firma podpatrzyła. I te tłumy, proszę Państwa, główna przyczyna ich wariactwa to, że nie znają Biblii, nie znają Pisma Świętego. Najgorzej tym Świadkom Jehowy, bo ta Rysia to nie ma żadnego przesłania, ale Świadkowie Jehowy mają przesłanie Królestwa Bożego. To jest ta wariatka, nasza Ryszarda Czubak, ale my ją lubimy, ta Rysia wariatka. I ona przyjechała ze Świdra, chciała podbić tutaj cały ten świat, a tutaj tylko Praga.